Skandal na Wiktorach. Znany muzyk nie przybył, a Kurski zwymyślał dziennikarkę. Uroczysta gala wręczenie Wiktorów miała wrócić po 7 latach do TVP i być prawdziwym hitem stacji. Okazała się kompletną klapą. Gwiazdą wieczoru miał zostać Sting, który ostatecznie zrezygnował z występu, a laureaci nie przyszli. Do tego prezes Jacek Kurski wdał się w pyskówkę z Kingą Rusin. Wiktory, czyli nagrody Akademii Telewizyjnej, przyznawano nieprzerwanie przez 3 dekady, aż do 2015 roku. Przez lata był to najbardziej prestiżowy plebiscyt na osobowości przykuwające uwagę mediów. Laureatami byli bardzo popularni i cenieni dziennikarze, aktorzy i osobowości występujące we wszystkich telewizjach w Polsce. Statuetki Wiktora otrzymali m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Wajda, Jurek Owsiak, Adam Małysz, Janusz Gajos, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Czesław Niemen czy Krzysztof Penderecki. Wiktory 2022 to miał być hit TVP. Zaproszono Stinga. W 2016 roku galę Wiktorów odwołano ze względu na duże zawirowania u publicznego nadawcy. TVP po 7-letniej przerwie chciała wrócić do dawnej tradycji, ale organizacja nowej gali okazała się kompletną klapą. Już w lutym, na 2 miesiące przed galą, ogłoszono, że gwiazdą imprezy będzie Sting. W sieci niemalże natychmiast pojawiły się apele, w których polscy celebryci próbowali zwrócić uwagę piosenkarza na telewizję polską i przekonywali go, że jest to bardzo stronnicze medium. Drogi panie Sting, chyba nie wie pan, że występując na gali Wiktory TVP, uwiarygadnia pan TAF, która nie ma nic wspólnego z demokratycznymi mediami, przekonywał w sieci Mariusz Szczygieł. Do apelu dołączyli m.in. Kinga Rusin, Maciej Sztur czy Monika Olejnik. Po tej akcji Sting odwołał swój występ. Dziękuję ci, Sting, że nadal mogę cię po prostu podziwiać. A teraz nawet jeszcze bardziej. Presja ma sens. Głośne wyrażenie sprzeciwu ma sens. Kropka. Zawsze to powtarzam. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, dzięki której prawda o TVP dotarła do Stinga, pisała Kinga Rusin w sieci. Wiktory 2022. Jacek Kurski usprawiedliwiał Stinga i dopiekł Kindze Rusin. Mimo nieobecności Stinga impreza się odbyła, a miejsce światowego gwiazdora zajęła Edyta Górniak. Większość nagród zdobyły osoby związane z TVP, z kolei osoby niezwiązane ze stacją, które zostały wyróżnione Wiktorem, wolały nie pojawiać się na miejscu. Po imprezie reporter Pomponika miał okazję rozmawiać z Jackiem Kurskim. Na pytanie, co sądzi o utyskiwaniach niektórych gwiazd i samej Rusin, ówczesny prezes TVP odpowiedział, wbijając szpilę Kindze. Nie mieszajmy Stinga do Kingi Rusin. Sting odwołał wszystkie koncerty, a Kingi Rusin nikt chyba nie traktuje już poważnie, wyznał nam Kurski.